znaczy generalnie gdzieś na przełomie ostatniego tygodnia, w związku z tym, że nadszedł okres sprawozdawczości, tutaj pani skarbnik po analizie dokumentów doszukała się wielu, wielu niejasności. Czy powiem tak, kreatywność poprzedniego skarbnika myślę, że przeszła granicę wyobraźni. I to jest jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa, taki przykład, bo generalnie co chcę powiedzieć na koniec, więc może to powiem, to będzie taki argument. Wczoraj do gminy wpłynęła faktura za odśnieżanie. Faktura wystawiona w 2015 roku, a dotyczy odśnieżania wykonanej umowy w tamtym roku, w sezonie 2013-2014. W związku z powyższym dochodzi nam, bo przecież firmie nie trzeba zapłacić za usługę, dochodzi nam 80 kilka tysięcy w tym budżecie znowu do zapłaty. Rozmawiałem z przedstawicielem tej firmy, dlaczego nie złożył faktury w terminie. Powiedział mi, że generalnie nie złożył, nie panie doktorze, nie zapomniał, tylko dostawał informację, że nie ma pieniędzy. Myśmy z panią skarbnik sprawdzili plan. W planie jest wyraźnie 130 tysięcy na odśnieżanie i te środki nie zostały przesunięte. Więc pieniądze w planie były. Dlaczego o tym mówię? Podjąłem decyzję po również konsultacji z regionalną, w zasadzie po zaleceniach również Regionalnej Izby Obrachunkowej. I od 3 marca powołałem już w zasadzie i podpisałem jeszcze umowy biegłych rewidentów. Biegły rewident rozpocznie swoją pracę od 3 marca. Będzie to oczywiście gminę kosztowało, z tego co pamiętam, 16 tysięcy złotych brutto, ale nie ma innej drogi. Od 2012 roku zostaną przeanalizowane finanse gminy, tak żebym ja wreszcie również z panią skarbnik wiedział i mógł państwa poinformować, radę gminy i mieszkańców, na jakim poziomie te nasze finanse są. Bo my naprawdę po tym, jakie wiadomości posiedliśmy, tego nie wiemy. Po prostu tego nie wiemy. I to jest jakby tyle, tak, w tej kwestii.